Witajcie w krainie składów! Jak pewnie sami się przekonaliście, czasem pojawia się moda na jakiś składnik i szybko wszystkie firmy zaczynają chwalić się, że w ich kosmetykach tenże właśnie składnik się znajduje. W przypadku Bakuchiolu, bo to o nim dzisiaj mowa, ta moda była jakimś boomem. To nie było tak, że kosmetyki z Bakuchiolem się powolutku pojawiały, tylko praktycznie na przełomie jednego sezonu był już niemal wszędzie. W każdej półce cenowej. Jak to bywa w takich przypadkach, marketing szalał, a Bakuchiol został nazwany roślinnym retinolem. Ale czy naprawdę jest tego godny? Czy serio te dwa składniki można postawić obok siebie? Czy to tylko bajka marketingowa i społeczność za szybko połknęła haczyk? Sprawdzimy! Porozmawiamy o Bakuchiolu, o jego działaniu, stosowaniu i kontrowersjach. Przejdźmy do naszego zielniczka. To tutaj będziemy obgadywać naturalne składniki. Do rzeczy! Czym jest Bakuchiol i jakie ma działanie? Jest to ekstrakt z roślin o takich nazwach. Jeśli chodzi o jego zalety, to wyróżnia się tutaj przede wszystkim działanie przeciwzmarszczkowe, normalizujące, czyli regulujące wydzielanie sebum, antybakteryjne, nawilżające czy ujędrniające. Jest najczęściej polecany cerom dojrzałym i tłustym. Czy Bakuchiol podrażnia? Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele firm wprost krzyczy, że nie, absolutnie nie podrażnia. Wiele artykułów, swoją drogą przeważnie sponsorowanych, także popiera tę teorię. Ale jak jest naprawdę? Otóż Bakuchiol może podrażniać, dokładnie tak samo jak i wiele innych ekstraktów roślinnych. Tak samo może pojawić się uczucie szczypania, zaczerwienienie. Co więcej, ta substancja jest nawet podejrzewana o bycie kolejnym popularnym alergenem. Tak więc jeśli czujecie, że coś jest nie okej po aplikacji kosmetyku z Bakuchiolem, to warto jednak zwrócić uwagę, czy to nie jest przypadkiem jego wina. Z czym nie łączyć Bakuchiolu? Ogólnie na początku nie polecam łączyć go z żadnymi silniejszymi substancjami aktywnymi, takimi jak kwasy czy retinol. Ale dobra, powiecie, zaraz. Przecież w niektórych produktach jest zarówno bakuchiol, jak i retinol. Jak to tak? Otóż to nie tak, że nie można, bo można. Tylko ja nie polecam, szczególnie jeśli to pierwsze, mocniejsze produkty w Waszej pielęgnacji. Tak jak wspominałam, Bakuchiol może podrażniać i może uczulać. Dlatego jeśli włączycie do pielęgnacji od razu Bakuchiol i retinol czy kwasy, to jeśli pojawi się podrażnienie, to możecie po pierwsze nie wiedzieć, co konkretnie zaszkodziło, a po drugie możecie nawet zignorować podrażnienie, myśląc, że to na przykład wina retinolu i to w sumie norma. Przez co ciągle możecie niepotrzebnie drażnić skórę. Tak więc ja nie polecam łączyć, przynajmniej nie na początku. Jak już wiecie, że dobrze reagujecie na te substancje, to okej. Z czym łączyć Bakuchiol? Bakuchiol warto łączyć ze wszystkim, co nawilża, koi i regeneruje. Nie ma tu większych ograniczeń. Póki co uznaje się też, że Bakuchiol jest w porządku nawet dla kobiet w ciąży i karmiących. Bakuchiol ASPF. Dużo mówi się o tym, że Bakuchiol nie jest fotouczulający. Czy to znaczy, że nie trzeba stosować przy nim kremów przeciwsłonecznych? No nie zupełnie. Możecie używać go na dzień, ale serio, jeśli decydujecie się na jakąś kurację przeciwzmarszczkową czy rozjaśniającą przebarwienia, to bez używania SPF nie będzie miało sensu. To właśnie promieniowanie słoneczne w największym stopniu odpowiada za uszkodzenia skóry, na przykład zmarszczki i przebarwienia, dlatego ochrona jest tak ważna. Czy bakuchiol to zamiennik retinolu? Tu warto zaznaczyć, że retinoidy są jednymi z najlepiej przebadanych substancji, a szczegóły bakuchiolu dopiero poznajemy. To jest substancja z dużym potencjałem, jednak gdy pył po wielkim boomie na bakuchiol opadł, zaczyna okazywać się, że być może został troszkę przeceniony. Chociażby nie jest do końca wiadomo, w jakim stopniu bakuchiol wspiera syntezę kolagenu i czy w ogóle. Retinol z kolei ma takie działanie udowodnione, tak samo jak i potwierdzono jego zdolność do wnikania w głębsze partie skóry. Przy bakuchiolu to nie jest takie jasne. Jeśli chodzi o spłycanie istniejących zmarszczek, to też podejrzewa się, że jest to efekt raczej przejściowy i opiera się na zwiększeniu nawilżenia. Tak jakby nawilżona skóra się troszkę wypycha i poza tym jest bardziej elastyczna. Z kolejnych różnic retinol ma też taką fajną właściwość, że przyspiesza cykl odnowy komórkowej, tak zwane turnover time. I nie wiadomo, czy bakuchiol mu tutaj dorównuje. Chemicznie te substancje też nie mają tak wiele wspólnego. Osobiście traktuję bakuchiol jak ekstrakt, tak samo jak chociażby miłożąb japoński. Z kolei retinol to aktywna pochodna witaminy A, tak więc no trochę je dzieli. Poza tym tych naturalnych retinoli później zrobiło się trochę więcej i tym bardziej jestem skłonna włożyć te porównania między bajki. Ale nie zrozumcie mnie źle, ekstrakty uwielbiam, są super. Tylko niech będą sobą, a nie marketingowym zamiennikiem czegoś tam.
Na to uważaj! Green retinol, roślinny retinol, ekoretinol. Tak mogą sobie krzyczeć producenci, a wy dokładnie sprawdzajcie składy. Może okazać się, że nie dość, że żadnego retinolu w kosmetyku nie ma, to może nie być tam nawet bakuchiolu. Tylko jeszcze jakiś tam ekstrakt, o którym to już w ogóle informacji ze świecą szukać. W każdym razie warto z dużym dystansem podchodzić do tych wszystkich niby zielonych odpowiedników retinolu. To mogą być fajne składniki, ale nie stawiałabym ich od tak sobie na równi. Wiem, że może troszkę Was zniechęciłam do bakuchiolu, więc uspokajam. Bakuchiol, mimo że nie jest według mnie zamiennikiem retinolu, to wciąż pozostaje fajnym ekstraktem, a kosmetyki, które go zawierają, warto przetestować. Może akurat Wam się sprawdzą i będziecie zadowoleni z efektów, bo jak wspominałam wcześniej, wskazuje się na wiele jego pozytywnych właściwości. Dlatego przejdźmy do produktów. Pierwsze serum, które chciałabym zaproponować, to te z Bielendy. Jest tanie, łatwo dostępne i to fajny sposób, żeby przetestować, czy bakuchiol Wam służy, zanim zdecydujecie się na wyższe stężenie czy droższe produkty. Z tej serii jest więcej kosmetyków, takich jak na przykład kremy, ale są troszkę mniej uniwersalne i nadają się bardziej dla dojrzalszych cer, ale też można spróbować. Ewentualnie jeśli to na kremach Wam zależy, to jeszcze Perfekta ma podobną serię i też jest w porządku. W cerze tłustej zdecydowanie mogę polecić krem z Bielendy, ale tej profesjonalnej. Jest leciutki, reguluje wydzielanie sebum, wycisza stany zapalne, zapobiega powstawaniu wyprysków i nadaje się również dla młodszych cer, nawet nastoletnich. Krem zawiera też niacynamid i sporo trehalozy, przez co nie jest zbyt wysuszający. Szkoda, że bakuchiol mnie szczypie, bo poza tym produkt jest świetny. No i to jedna z bardzo niewielu firm, które nie krzyczą, że bakuchiol to zamiennik retinolu. Szanuję! Następny w kolejce jest krem Only Bio, w tej konkretnie wersji ze skwalanem. Ogólnie fanką tej serii nie jestem i nie uważam jej za zbyt udaną, ale akurat ten krem jest specyficzny i może spełniać konkretne wymagania. Przede wszystkim będzie dobry dla osób, których skóra uwielbia chłonąć oleje i potrzebuje czuć, że coś na tej buzi jest. To dlatego, że w moim odczuciu krem jest dość oleisty i pozostawia delikatnie śliską powłoczkę. Warto podkreślić, że zawiera masło mango, które uwielbiam, bo jest regenerujące. Podsumowując, produkt to taka cięższa propozycja. Jeszcze wspomnę, że jeśli zależy Wam na serum, to nie zdecydowałabym się na tę serię, tylko raczej postawiłabym na wersję dostępną w Hebe. Te z awokado. To dlatego, że ma zdecydowanie lepszą opinię. Jeśli chcecie już konkretów i wiecie, że bakuchiol to jest to, czego szukacie, to propozycje serum z konkretnymi stężeniami znajdziecie wśród Nakomi Next Level. Jest wersja z samym bakuchiolem albo w połączeniu z retinolem. Myślę, że to już silniejsze produkty dla bardziej zaawansowanych. To jednak nie jest wszystko, bo tego typu serum pojawiło się również w ofercie marki Taupe. Ich serum z bakuchiolem ma tę zaletę, że skład jest minimalistyczny i bezzapachowy, co może pomóc alergikom. Z jednej strony bakuchiol też może podrażnić, ale zawsze to troszkę mniejsze ryzyko, więc warto znać. Bakuchiol to substancja z dużym potencjałem, ale polecam podchodzić do niego z dystansem, bo w moim odczuciu warto poczekać na więcej badań co do jego skuteczności i podobieństwa do retinolu. W każdym razie to fajny składnik i warto go znać, bo on działa, tylko po prostu nie tak samo jak retinol. Jestem ciekawa, czy już testowaliście kosmetyki z tym składnikiem? A może macie co do niego swoje przemyślenia? Jak zawsze zapraszam do komentowania. A jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!